Święta, święta i po świętach. Niestety. Szczęść Boże, górnicy, cześć Mati. Cześć, cześć, cześć. Odpocząłeś? No, jestem zmęczony odpoczywaniem, także czas do pracy się wziąć. Czas do pracy, 26. kolejka Fortuna pierwszej ligi przed nami. Niedawno widzieliśmy się tutaj na tym stadionie na meczu półfinału Pucharu Polski z Rakowem. No, a już trzeba wrócić do ligowego grania i to jest granie z liderem Fortuna pierwszej ligi. No, mamy dwóch rywali z najwyższej półki. Lider Ekstraklasy niedawno, teraz lider pierwszej ligi, ale w ten weekend świąteczny wszyscy i liderzy, i czołowe drużyny pogubiły punkty. Zobaczmy, jak wyglądała ta kolejka. Zaczęła się w Wielki Czwartek, czyli dzień po naszym starciu z Rakowem, od dwóch meczów po 0-0, albo idąc z tematem świątecznym jaja do jaja, dokładnie. Ale nadrobiliśmy to w Wielką Sobotę, która była de facto troszeczkę ranym poniedziałkiem, bo oba rzeszowskie kluby wygrały dosyć wysoko. 5-0, 6-0, także w Rzeszowie 11, łącznie 0 można powiedzieć, święta udane po jednej i drugiej stronie Rzeszowa. Jak reszta wyników się prezentowała? Reszta wyników, no Ruch z pewnością pod Beskidziem, nie wiem czy oglądałeś, 2-2, bardzo ciekawe spotkanie, ale... Znów w ostatniej minucie Ruch. Aż 5 remisów, jeśli dobrze pamiętam, w tej serii gier. Dzisiaj gramy my z łódzkim klubem sportowym, a przed nami, jak będziecie to oglądać, to spotkanie już pewnie będzie trwało, GKS Katowice z Odrą Opole. Mati, co powiesz o naszym dzisiejszym rywalu? Rycerze Wiosny, taki mają przydomek. Nie wziął się on od tego, że grają lepiej wiosną, to już lata 50. To taka historia, gdzieś tam pokrótce ją opowiem. ŁKS wygrał 5-1 z ówczesnym potentatem w Polsce, Górnikiem Zabrze, grając w dziesiątkę. I gdzieś redaktor o nazwisku Zmarzlik, nie mylić z Żurzowcem, określił ŁKS-iaków rycerzami wiosny. Do dzisiaj gdzieś to do nich przygnęło. No niemniej jest to lider i chyba najlepszy zawodnik ligi. Pirulo występuje w tej drużynie, napastnik z Hiszpanii, 28-letni. Słuchałem konferencji przedmeczowej trenera Moskala, mówił, że Górnik, właściwie Łęczna, to bardzo trudny teren. Na pewno podejdą z szacunkiem do nas. Myślę, że mają baraż jeszcze w pamięci. Z pewnością tak, ten baraż, w którym musieli obejść się smakiem i to my kosztem ŁKS-u awansowaliśmy do Ekstraklasy. Pamiętasz, to wtedy zdobył bramkę? Sergiej Krykun. Sergiej dzisiaj niestety nie zagra, ponieważ odczuwa jeszcze mecz tutaj z Rakowem. No, było dość poważnie, bo Sergiej stracił wzrok w jednym z oczu i skończyło się na wizycie w szpitalu. Natomiast jeszcze nie trenuje, jeszcze na siebie uważa i odpoczywa, ale dzisiaj też dużo przemeblowań w składzie, bo nie zagra dwójka naszych stoperów. Niestety, karteczki. Karteczki. 12 kartek Marcina Biernata i 8 Jonathana Deamo, także zestawienie środka będzie dosyć eksperymentalne, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Mati, święta, my się staraliśmy troszeczkę odpocząć, a nasi piłkarze ostro pracowali. Tak, też słuchając trenera Moskala na konferencji przedmeczowej, wychwyciłem, że ŁKS miał wolne w niedzielę, w przeciwieństwie do naszych chłopaków. Tak jest, widzieli się w niedzielę i też trening był wczoraj, dzisiaj był rano lekki. Lekki rozruch, no i wszyscy czekamy na to wieczorne starcie z ŁKS-em. Mieliśmy okazję też rozmawiać z Maćkiem Dostąskim przed tym spotkaniem. Nomen omen, dla Maćka dzisiaj mały jubileusz. Tak, 200. Setne spotkanie w barwach Górnika Łęczna, ale jak sumujemy 100 meczów Sergija Krykuna i setkę Maćka, to mamy 200. Ciężkie święta miałem, jak widać. Albo na bakier u Ciebie z matematyką, Mati. O, to też w sumie by pasowało. Z racji tego, że my mieliśmy troszeczkę tutaj świąteczny czas i troszeczkę odpoczynku, to z Maćkiem rozmawialiśmy. Tą rozmowę możecie przeczytać na naszej stronie internetowej. Mati, co tam Maciek ciekawego powiedział? No przede wszystkim jesteśmy głodni rewanżu, bardzo skracając wypowiedź naszego kapitana, także siedzi w głowie ten mecz w Łodzi. No właśnie, wtedy 3-2. Karny w końcówce spotkania spowodowany interwencją w polu karnym Sulejmana Sise. Kontrowersyjny karny, trzeba też nie dodać. Różne były opinie na ten temat. Niemniej też ŁKS dużo karnych w tym sezonie dostaje przeciwko sobie. 4 już podyktowane. No i może dzisiaj los odda to, co zabrał w Łodzi. Zobaczymy. Na pewno to spotkanie mi zapadło w pamięci, jeśli chodzi o ŁKS. Od dwóch bramek Dawida Tkacza. Dawid zdobył te dwie bramki głową. Zupełnie tak samo jak w spotkaniu ostatniej kolejki ligowej w Opolu.
No nie obrazimy się, jeśli znowu dzisiaj główka popracuje u Dawida, jeśli ktokolwiek strzeli tego gola. Piłka jest taka, że może właśnie dzisiaj zawodnicy, którzy mniej szansę otrzymują na co dzień i wystąpią za pauzujących, może oni dzisiaj gdzieś tą głowę dołożą i coś wsadzą. No właśnie, Mateusz, wspomniałeś o tych pauzujących, więc pora zapoznać się ze składem Górników w dzisiejszym spotkaniu. Jak wspomniałem wcześniej, ten skład troszeczkę eksperymentalny, szczególnie jeśli chodzi o wystawienie linii obrony, a tam parę środkowych stoperów będą dzisiaj tworzyć... Szymon Lewkot? Dokładnie, Szymon Lewkot. Zgadłem, zobacz. Nie zgadłeś, pewnie wiedziałeś. Szymon Lewkot, Szymon Lewkot w środku zagra z Sulejmanem Sisse. Po bokach tradycyjnie Damian Zbozień i Daniel Dziwniel. Z przodu wspomniany przez ciebie Dawid Tkacz, który dosyć dobrze wspomina to starcie z łódzkim klubem sportowym. Wraca też do podstawowego składu Damian Gąska. No i debiut ligowy w podstawowym składzie, bo ten prawdziwy debiut już za nim, mówię o Michale Pawliku. No i na szpicy tradycyjnie Karol Podliński. Myślisz, że Karol dzisiaj coś ustrzeli? Wszyscy mu chyba tego życzymy, bo myślę, że to może być początek jakiejś serii czy coś, bo naprawdę no, czekamy na tego gola Karola. Było blisko, naprawdę z Rakowem ta główka w pierwszej połowie. Wyjął to ładnie Trelowski. Wróżenie z fusów, czy strzeli, czy nie. No, mam nadzieję, bardzo bym tego chciał. Może właśnie ten karny to byłaby dobra okazja, nie? Żeby się odblokował. No i tak. Zobaczymy. Mamy godzinę do spotkania z łódzkim klubem sportowym. Na waszym miejscu wcale bym nie czekał, nie odwlekał tego, żeby wybrać się w końcu na stadion do nas w Łęcznej. Cieplutko jest, nie? Warto kibicować, warto być tutaj dzisiaj z nami na stadionie. Jeśli jednak niestety musicie zostać z różnych powodów w domu, no to czeka was śledzenie tego spotkania albo w telewizji Polsat Sport Extra, dzisiaj transmisja, lub też w internecie na naszej stronie możecie sobie wykupić za jedyne 10 zł. 10 zł dokładnie i możecie to spotkanie obejrzeć. A jeśli jesteście zdani tylko i wyłącznie na social media, no to polecamy śledzić nasze kanały Twitter, Instagram, a po meczu z pewnością też YouTube, Facebook, tam znajdziecie i wypowiedzi pomeczowe, no i kulisy, które specjalnie dla was znowu dzisiaj zmajstruje Mati. Pokręcimy coś tam się, nie? Po tych trybunkach. Dokładnie, abyś miał jak najwięcej tutaj kibiców do pokazania. Oby zapraszamy, bo co innego zobaczyć Górnik w telewizji, co innego na żywo jednak, nie? To jest duża różnica. Klimat meczowy, stadionu i tak dalej. No i wszyscy gramy tak naprawdę do jednej bramki. Przychodząc na mecz też wspieramy klub i powodujemy, że... Atmosfera robi się też ciekawa. Dokładnie, dokładnie. Chcielibyśmy jak najczęściej oglądać takie obrazki jak te w meczu z Rakowem, a tym, którzy przed święta nie mieli okazji obejrzeć naszych kulis, to serdecznie polecamy. Tam bardzo ciekawe obrazki, również Mati z dachu hali, która za nami. Tak, udało się tam wejść i... Nie wpadłeś. Nie, nie, chociaż no, nie jest to bezpieczna sprawa, no ale fajnie udało się zarejestrować to, jak się stadion zapełnia. Od zera praktycznie do prawie kompletu, także... Czekamy na was. Polecam. Bądźcie z nami. Dzięki Mati za tą krótką rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.